Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Damiano. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Dawno nie było żadnego pytania i pomyślałem, że dzisiaj specjalnie dla was nagram wideo. Mam pytanie od Miłosza. Pytanie dotyczy zagadnienia medytacji i tego, jaką najlepiej przyjąć postawę, gdy cierpną nogi. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Mam do ciebie pewne pytanie, Damianie. Nawyk medytacji towarzyszy mi już od kilku miesięcy. Staram się codziennie poświęcać na nią 20 minut, jednak po około 15 minutach czuję, jak cierpnie mi lewa noga, to się nasila, potem prawa i muszę zmieniać pozycję wstać. Oczywiście wpływa to negatywnie na utrzymanie uważności. Może masz pomysł, jak mógłbym to rozwiązać? Pozdrawiam. Cierpnięcie nóg pojawia się w chwili, gdy Zaczynamy medytować, i jest to taka nasza pierwsza medytacja. I jest to spowodowane tym, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej medytacji, i po prostu, w chwili, gdy krzyżujemy nogi, blokowane jest krążenie w naszych nogach, no i uciskane są też nerwy. No i po 15 minutach zazwyczaj dochodzi do takiego dyskomfortu. Gdy się ćwiczy medytację, jeżeli mogę to tak nazwać, bo ćwiczeniem raczej bym tego nie nazwał, raczej praktyką. To po jakimś czasie ta przerwa się zaczyna wydłużać. Ten czas, gdy nie mamy tego dyskomfortu, i zazwyczaj ten dyskomfort pojawia się w około 40 minutach, gdy jest się już dosyć wytrenowanym. No i przy około godziny, jeżeli jest się świadomym tego dyskomfortu, on powinien zniknąć i się rozmazać. I mam tutaj jedną taką fajną wskazówkę, którą kiedyś usłyszałem od Shizen Yonga, nauczyciela zen duchowego. I wskazówka, wskazówka ta polega na tym, że gdy siedzimy w medytacji i zaczynamy odczuwać dyskomfort, to z początku zaczynamy się skupiać częściowo na tym dyskomforcie i staram się go rozpuścić. Przykładowo, gdy Siedzimy i czujemy dyskomfort w kolanie, to skupiamy się na tym kolanie i po jakimś czasie on się zaczyna rozpuszczać. Potem częściowo skupiamy się na stopie i on się zaczyna rozpuszczać. I ćwicząc swoją koncentrację, skupiając się na tych doznaniach, na tym bólu, on się zaczyna rozpuszczać. No, i na początku może być to trudne, na początku może być to nawet takie nieprzyjemne psychicznie, bo może mieć takie poczucie, a jak będę trzymał ten dyskomfort, to nagle mi odetnie krążenie nogi, mi zaczną obumierać i umrę, tak? Może być nawet takie poczucie. Ale ta praktyka działa i po jakimś czasie faktycznie można się z tym oswoić. Innym sposobem na to, aby się z tym oswoić, jest zmienić ułożenie nóg. Zamiast kłaść nogę na nogę, tak w takiej pozycji lotosu, można po prostu jedną nogę dosunąć do krocza i drugą nogę dosunąć do tej nogi, że te nogi są tak przy sobie. Ja może gdzieś tutaj pokażę wideo, może gdzieś tutaj pokażę ujęcie. Ostatnio zresztą też nagrywałem film, gdzie cząstkowo używałem tych ujęć, jak siedzę i medytuję. Chodzi po prostu o to, żeby dosunąć nogi, żeby ich nie zakładać jedną na drugą. Innym sposobem jest użyć specjalnej poduszki, specjalnej maty, podłożyć pod tyłek, żeby być troszeczkę wyżej, żeby te nogi swobodnie opadły. Bardzo ciekawym sposobem jest też medytacja na krześle, ewentualnie na jakimś fotelu, ale tutaj zawsze jest to ryzyko, że możemy po prostu usnąć podczas medytacji. No, można też wykorzystać medytacji stojącej, medytacji chodzonej, tak? medytacji podczas spaceru. To również jakaś forma praktyki. Każda praktyka, która wzmacnia nasze poczucie uważności jest dobra. Swoje własne życie można wykorzystać jako praktykę uważności, medytacji. Także tutaj nie ma żadnych przeszkód, żeby również i z tym pokombinować. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten film i to nagranie. Chciałem tutaj pokrótce to wyjaśnić. To jest naprawdę świetny i prosty sposób na to, żeby sobie z tym poradzić. Wystarczy świadoma uważność i sama świadomość tego, że to ułożenie nóg wcale nie jest aż tak super mega ważne. To nie jest wcale tak, że o, bo jak ułożę nogi tak, to będę miał lepsze efekty, bo jak tak nie ułożę, to znaczy, że moja medytacja jest bez sensu. Nie, każda medytacja jest dobra każda chwila spędzona samemu ze sobą w ciszy, w spokoju, gdzie możemy poprzyglądać się naszym, naszym myślom, naszemu umysłowi i to jest wszystko dla nas dobre także jeżeli pomogłem, stawcie dla mnie łapki w górę, napiszcie komentarze stawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu miłego elo, do zobaczyska